Zimno tu. A koc mam jeszcze w tym. No byliś drajcem, co wajt. Tu gehst jetzt nach hinten. BNC, 13, E. Oła, E, F, E. Ja, jeszcze muszę zobaczyć, czy ma to było. I teraz siedzę na środku. Miałem jakiś wodkowy w życiu. Nie mam dojścia do okna. Nie mam dojścia na boki. I zdjęć do filmu. Będzie jak wylatujemy z Rio na samochód. Z Rio byliśmy to 3 dni. Potrzebny jest więcej czasu to spędzić. Bo myśmy wczoraj jeszcze taki wyskok zrobili na Rio. A to było coś wspaniałego. Dużo żeśmy zwiedzili z tą koleżanką. Kościoły, jakie były po prostu wypasione tymi pięknymi wzorami z drzewa. Jeden kościół benedyktan, to jest, tam nie jest jeden szczyk z drzewa, który nie jest obklejony, nie jest złotem obklejony, pozłacany. Naprawdę szkoda mi wyjeżdżać z Rio, bo uwielbiam, że zauważam to miasto. Było piękne zwiedzanie, mieliśmy piękny czas. No oczywiście trochę jesteśmy enttäuscht. Gosia wam to przetłumaczy. Na Corcovado. Tam padał deszcz i był cały kryzys w chmurach. A jak planowałam jeszcze ten całą rajzę, wycieczkę do Brazylii, to któregoś dnia w pracy opowiadaliśmy, gdzie się leci. Ja i po prostu tak marzyłam o tym, że jak będę tam na Corcovado, przy tej Chrystusztatu, to będę myśleć o wszystkich moich kolegach i koleżanach z pracy. No ale nam tak padało, że każdy uciekał, tylko jedno zdjęcie w cieniu w chmurach. Jesteśmy w San Paulo. Teraz szukamy G232 na Porto Alegre, Manaus. Zobaczcie, ile ludzi tu się rozjeżdża w San Paulo po wszystkich samolotach. Brazylia jest wielka. Masa ludzi. Dzień nie przelatuje, nigdzie szczęki tam ostatni kok. No bądź ja. Ja jesteśmy w następnym samolocie na Pana. Coś w tym rodzaju. Teraz muszę zobaczyć. Jetzt habe ich 14D. Ich bin 15 Uhr nach.
fajnie, bo dostaliśmy 3 keksy. I cool. No ja, kut mamy, ale to jest dużo. Latujemy do Manaus. Teraz idziemy w Andalę. Ja to znowu latanie. Wylądowaliśmy w Manaus na lotnisku. Idziemy teraz po bagaże i wloty tu są. To jest trochę inne, to jest jakieś takie proste. Po lotnisku idziemy po schodach na dół. Szybko to tu przeszło. Już jesteśmy po schodach na dół. I już idziemy po nasze bagaże. Bagaże. Jest ciemno. Teraz idziemy do punktu naszego gate. Teraz idziemy w lajcie. Ale co, prowadzą wycieczkę. I teraz idziemy do auta. Ale tu jest tak wyczuć ciepło. Jest 30 stopni ciepło, ale naprawdę takie ciężkie to powietrze jest. Chmury cały czas, to on też opowiedział, że tu Manaus to zawsze chmury wiszą nad tym miastem, jest zawsze takie przychmurzone, bo tu jest wygna bardziej. A nasze auto, siadamy do auta, na tym musimy pochloptać. Będziemy wsiadać. Wygląda to miasto jak pawilon zdobiony.
kiedyś było to miasto bardzo bogate i bardzo było zasobne, wszystko dużo pieniędzy miało i było pięknie zbudowane. A teraz to jest wszystko takie zniszczone, poniszczone. Bo teraz już nie jest, nie ciągną pieniędzy to całe państwo na to i to tak wszystko zostawili. Niszczyć. Teraz pada deszcz. Za chwilę też będzie bez deszczu, to tak przez cały czas będzie, bo już się zaczyna. No. Teraz tak patrzę przez to. Jazdę to wszyscy są bardzo zachwyceni, jest tam fabryka, ale to też takie są dumne. Są nie panie, całe takie kolonie, które widziałam już też właśnie tych domów, które na drugim to też są, wyglądają jak fabryka. Z prawej strony mamy tu operę, która tak bardzo bogata rodzina zbudowała dzisiaj. Tam idziemy na wieczór na przedstawienie. No i tam takie świetne. A duże auta. Ach co, no gelende, ja zresztą. Ach tu ja. No a z tej drugiej strony to było całe zepsute. O, autobus przed nosem. Jesteśmy Banas. O, ta różnica tego po prostu można zobaczyć na punkcie tego domu opera i to wszystko. Te same ślaczki na ziemi to były też na panelach albo to pokopali. Teraz już nie wspomniał, ale mieli te same władzą się ten jakiś taki. To jest cały ten ślad główny. Zwolnia na popcorn, niektórzy się ogrzeli w głowie. A, American House. Jak nam to chcę opowiedzieć. Przewodnik. Chyba by muszę być dzisiaj do opery i to będę może dzisiaj w operze coś jakieś wystawienie albo ze szkoły i to musiałam się tak dobrze ubrać. To muszę po prostu wciąć na kamerę i zrobić parę filmować, bo to jest coś pięknego. Sind die 4 Etage, das passen hier 700 Zuschauer, ne? 700 Leute, du passt hier ja. Man sieht der Malerei der Decke. Schon kommt aus Frankreich, ne? Die meiste Malerei hier kommt aus Frankreich. Aha. Der Vorhang da vorne, Malerei der Decke. Ne? Die Säulen sind gut, sind Holz. Sie sind aus Schottland. Ja, das sind die Lieblinge Künstler von der reichen Familie der Stadt. Ne? Mozart, Goethe, auch Philipp Steller. Ne? Das ist gut für die Akustik und für die Temperatur auch. Akustik, Schottland. Ja. Da vorne ist Gouverneurs Logen. Und sehen Sie hier, wie alle Logen hier rum, das kann man schon reservieren im Voraus. Okay? Aber die zwei Logen neben an die Szene, die sehen Sie hier da vorne, die jugendstille Logen, die waren versteigert. 15 Minuten vor Anfang der Aufführung. Weil die Reicheste der Stadt sich dort zeigen können. Ne?
Man sieht nicht gut, aber wird von alle gesehen. Ich glaube, die Miserabelsten. Das sind die VIP-Logen genannt. VIP-Logen.